Spotkanie z muzyką francuską daje okazję do wzruszeń i uśmiechu, jak to zwykle bywa pod dachami miasta zakochanych. Paryskie niebo w luszcze sekany przegląda się. Pod nim najpiękniej kwitną dziewczyny i psy. Ponad dachami frują gołębie gdzieś hen, gdzieś hen. A akordeon gra sous le ciel de Paris. Miłość z słaczą splata się, przetartą losu nie zienić. Zimowa, tak chce się tu żyć. Zimę się rano, zimę się są. Do dziś cieszy się ogromną popularnością. Jej dzieła wracają do nas cały czas i to stale w nowych odsłonach. Mierzyła zaledwie 147 cm, ale głos miała taki, że kruszył wszelkie mury. Kiedy umrę, tak wiele na mój temat zostanie napisane, że już nikt nie będzie wiedział, kim naprawdę byłem. Pisała Edith Piaf. Miała dziesiątki kochanków. Jej jedyne dziecko zmarło w wieku 2 lat. A ukochany, który go nazywała swoją największą miłością, zginął w katastrofie lotniczej. O popularności artystki świadczy ten fakt, iż żegnała ją 40 tysięcy ludzi. Choć w chwili śmierci miała 47 lat, jej życie mogłoby posłużyć za scenariusz do kilku filmów. Jej twórczość ma do dziś wpływ nie tylko na kulturę francuską, ale i na cały muzyczny świat.
mimo wielkiej sławy Edith Piaf pozostała skromna i oddana ludziom. Karuzela. Kto mi tak zawrócił w głowie? Kto do tańca porwał tak? Dzisiaj właśnie dzięki tobie zakołysał się mój świat. Objechałam ziemię w koło i nie będę tego kryć. Nawet wielki świat nie zdołał zawirować tak jak ty. Jest pyszną wokół nas, dobrze nam jak w siódmym niebie. Polecimy dziś do gwiazd. My objęci cały czas i nikogo oprócz nas. Już na zawsze tylko tak, tak bez końca będzie trwać, już na wieki mamy siebie. Gwiazdy błyszczą wokół nas, dobrze nam jak w siódmym niebie. Polecimy dziś do gwiazd. Kto mi tak zawróci w głowie? Kto do tańca porwał tak? Dzisiaj właśnie dzięki tobie zakołysał się mój świat. Objechałem ziemię w koło i nie będę tego kryć. Nawet wielki świat nie zdołał zawirować tak jak ty. Jeden z największych przybojów Joe Dassena. O tobie, o małej dziewczynce, która byłaś, o tej, która jeszcze często jesteś, o naszych nocach i dniach, o dziecku, które się pojawi, które będzie nas przypominać, o mnie, o szaleństwie, którego ty jesteś powodem, o czasie, który spędziłam na poszukiwaniu ciebie, o wadach, które ukryłam przed tobą, i o nas, o wspomnieniach, które będziemy mieć, o naszych nadziejach i naszych złudzeniach. Yeah.
został dostrzeżony przez 6 lat starszą Edith Piaf, która wówczas była już wielką gwiazdą. Występował wraz z nią na jednej scenie, między innymi znanej rewii Moulin Rouge. Yves Montand i Edith mieli ze sobą romans, który trwał 2 lata. Sesy Bon, jeden z największych przebojów Yves Montand. Tak dobrze jest pójść dokądkolwiek, ramię w ramię śpiewając piosenki. Tak dobrze jest szeptać sobie czułe słówka, takie małe niby nic. Tak dobrze są te malutkie uczucia, warte więcej niż miliony. Dziś wieczór, jutro, za tydzień, nieważne kiedy, jest dobrze. Tak dobrze. Nous avions
Charles Aznavour, francuski piosenkarz, kompozytor, autor tekstów i autor filmowy. Pochodzenia ormiańskiego. Był niewysokiego wzrostu, obdarzony charakterystycznym głosem. W drugiej połowie XX wieku stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci światowej muzyki. Skomponował 1000 piosenek. Sprzedał ponad 200 milionów płyt na całym świecie. Wystąpił w ponad 60 filmach. Bywał nazywany francuskim Frankiem Sinatrą. Une d'amour. Przebój ponad wszystkie przeboje o miłości. Zaśpiewał to w duecie z Mireille Mathieu. Życie pełne miłości. Ponieważ pożegnanie nie może być pożegnaniem z nadzieją. Zostawiam to Bogu, aby Cię znowu zobaczyć i znów z Tobą porozmawiać. I przysięgam Ci jeszcze raz, życie pełno miłości, aż do ostatniego tchnienia. Cumplir.
Drodzy Państwo, a przede wszystkim, drogie Panie, pozwólcie, że w imieniu męskiego gremium naszej artystycznej trupy, wspaniałego pianisty, akordeonisty i moim, złożę od nas, od grających i śpiewających mężczyzn, najpiękniejsze życzenia dla pań na tej sali. Bo to wasze święto w końcu. I jakie są lepsze życzenia niż utwór kolejny? Et si tu n'existe pas, czyli gdybyś nie istniała, po co miałbym żyć? Gdybym miał cię tylko w snach, to z tym byłoby życie me. Szedłbym wśród krzywych luster, wśród kłamstw, tam gdzie prawdy coraz mniej. Gdybym miał cię tylko w snach, ze snów bym stworzył obraz twór, tak jak malarz z natchnienia i farb płótno bym ożywić mógł, bym zawsze ciebie miał. Jeśli ty existe i płakuki żyjsi sous endormi dans mes bras, que je n'aime même jamais. Et si tu n'existes pas, je ne suis pas qu'un point de vue dans ce monde qui vient et va. Je me sens déraillé perdu. Edith Piaf, tak nazywana była wielka polska piosenkarka Ewa Dymarczyk. Być może było w tym trochę prawdy. Podobna jak największa gwiazda piosenki francuskiej, Dymarczyk słynęła z dramatyzmu
i ekspresji, którymi nasączała swoje występy. Takie dramatyzmy i ekspresje usłyszycie w utworze, który został napisany w 1940 roku przez Michaela Emera. Stał się pierwszym milionem sprzedanych w karierze Edith Piaf. Akordeonista. Sprzedajna, śliczna panna ulicy szlifuje bruk. Niejeden gość od rana przestąpił przez jej bruk. Lecz gdy czas pracy minie, gdy zmierzę dole swą, to biegnie tam, skąd płynie harmonijczysty ton. Tam jest jej port, jej przystań, jej lek, co ryczy z ran, jej akordeonista, co gra do dziewczyna dziś się smuci, bo chłopca jej na prąd wysłali, lecz on wróci, tak ona czuje to. Lecz będzie na interes odkładać groszby tam. Jej facet był kasjerem, ona zaś madam. Lecz kiedy już nad ranem klienci pójdą spać, on wtedy tylko dla mnie, jak dla mnie będzie grał. Wiosna da, akordeon ją gra, melodyjka już płynie w świat czysta. Biedne serce znów drży, wraca smak na tych dni, bo jej facet to przecież artysta. Akordeonista nie zagra więcej nic, bo kiedy wielkowie był klientem czy ów, on z wielką dziurą w głowie wokół zapał rów. Lecz akordeon przecież nie będzie komu się stać, artystów nie brak w świecie, co też określona jako nieznośnie chwytliwa. Mam nadzieję, Państwo też chwytną ten refren i zaśpiewają razem z nami.
Melodię tę znam, bo co dnia tam on jest zawsze, gdzie ja. Лара Фабиан to światowej sławy francuskojęzyczna piosenkarka pochodzenia belgijskiego i włoskiego. Jej silny, niepowtarzalny głos można rozpoznać dosłownie z pierwszej nuty, a także jej najsłynniejszej kompozycji Je t'aime. Ale dzisiaj Państwo usłyszycie utwór, który zaśpiewała w duecie ze światowym barytonem Dmitrijem Chvorostovskim. Toi et moi. Ty i ja, boleśni zagubieni i niepewni na drogach świata. Ty i ja, wśród fantazji i logicznych argumentów, w poszukiwaniu pierwotnej miłości. Kiedy widzę, jak się uśmiechasz, słuchasz preludiów Bacha, chociaż w moim sercu radość życia zniknęła, przychodzę przez lustro wspomnień, aby w końcu stać się ponownie niepodzielnym cieniem, który pokonuje samotność. Thank you.
Życie, mili Mathieu, to jak historia kapciuszka. Jedna chwila, występ w lokalnym konkursie odmieniła jej życie. Przez ponad 50 lat pracy artystycznej nagrała blisko 1200 piosenek w 11 językach. Uważana za ambasadora kultury francuskiej na świecie. Pardonowa. Żyliśmy szczęśliwie we dwoje w naszych snach. To był czas słów kocham cię. A potem zapragnęłam wzlecieć na własnych skrzydłach. Wybacz mi ten dziecinny kaprys. Wybacz mi i wróć do mnie, jak dawniej. Rzekła do mnie tak.
Przyjaciółek prosi Edith Piaf o napisanie tekstu do muzyki Louis Guglielmi na kartce papieru w kawiarni. Piaf, która w tym czasie była w związku z Yves Montanem, zaoferowała mu oryginał tego tekstu i pierwszą wersję piosenki. Piosenki, która stała się jedną z najsłynniejszych francuskich piosenek na świecie. Standard przyjęty przez wielu międzynarodowych artystów. Tytuł utworu tłumaczy się jako Życie na różowo. Łagodny wzrok, ściszony głos, leciutkie uśmiechy w kątach ust. To dobry portret na mój gust. Oto ktoś, z kim swój wiąże los. O, marzenie moje zdań, życie memu świat, udało na różowo. Thank you.
Lara Fabian była często porównywana do Celine Dion, a debiutancki album Fabian stał się platyną, a następnie złotym. Piosenkarka nadal zachwyca swoich fanów nowymi nagraniami. Niczego nie zapomniałam. Pamiętam, kocham Twe poematy, Twe serce, Twą wolność. Jesteś jedyną ziemią, na której moja dusza czuje się u siebie. J'aime ça bien. Michel Delpech, francuski piosenkarz, popularny w latach 60. i 70. Szczególnie uznanie zyskał przebojem Pont au Flirt. A co to jest flirt? Flirt to aluzja, niedomówienie, które pochodzi, podnosi ciśnienie i przyspiesza rytm serca. A słowem sprawia, że czujemy się młodsi i piękniejsi. Ale dziś sztuka flirtu niestety znika z katalogu naszych międzyludzkich umiejętności.
życia wir, zapomniane słowo flirt dawno zgnył. Życia wir, dawno znikł flirtu smak, dziś się szybko mówi tak, mgiełki brak, wdzięku brak. A dawniej nie, dawniej bo świt błądził się i pod oknem twym składało się do rybu ryb. La 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 la. Dziś nam brak wdzięcznych snów, gdy cypele lgną do głów, słychać zgrzyt ostrych słów. Wobec nich warto w mirt przybrać śliczne słowo flirt, śliczne tak, słowo flirt. A dawniej nie, dawniej bo świt błądziło się i pod oknem twym składało się do rymu rym i wszyscy razem. La 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 la. Mówią dziś tylko świr mógłby bawić się we flirt, długi flirt, śmieszny flirt. Wszyscy drwią, a ja nie, ja bym chciał namówić cię na tę grę, śliczną grę. I pod oknem twym składać mu świt, patrzeć co dnia, jak wiecie, firanka twa. La 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 la. Głośno! La 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 la. I jeszcze raz bardzo głośno, musi być rudę. La 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 la. Francuska piosenkarka obdarzona charakterystycznym niskim głosem, której muzykę można określić jako mieszankę popu, jazzu i chanson. Jej muzyczna kariera rozpoczęła się wraz z wydaniem singła Mademoiselle Chance Bloom, który okazał się wielkim przebojem. Des nachés.
Janem Mem. Soyez la rousse, mademoiselle va de rousse, mademoiselle chante au blues. Y'en a qui rêvent partout, tapent sur les machines, y'en a qui font la cour, masculine, féminine, et y'en a qui lèchent les bottes, qui me lèchent des vitrines. Il y en a même qui font le cinéma qu'on appelle Marilyn. Même Marilyn Dubois sera jamais dans ma jean. Faut pas croire que le talent, c'est juste qu'on s'imagine. Mademoiselle Javelot Blues, soyez pas trop jalouse, mademoiselle va de rouge. Piaf zawsze mówiła, że największą miłością jej życia był francuski mistrz boksu Marcel Cerdan. Cerdan zginął jesienią w wypadku samolotowym. Piaf napisała dla niego jedną ze swych najsłynniejszych piosenek – hymn do miłości. Właśnie ta pieśń stanie się finałową w naszej podróży. Wzdłuż przybiegnę ziemię całą, mogę zrobić sobie trwało, jeśli
się włożę, jeśli tylko będziesz chciał. Wszystkim krewnym zrobię wbrew, sama sobie puszczę krew, jeśli tylko będziesz chciał. Niech tam szybcą, ale ja zrobię głupstwo albo dwa, jeśli tylko będziesz chciał. Dziękujemy za tak wspaniały koncert. Dziękujemy Wam, drogie Panie, za to, że wybrałyście dzisiaj tutaj wieczór bezdrożami Francji, uliczkami Paryża. Wielkie brawa również dla Was. Korzystając z okazji, chciałem przyłączyć się w imieniu Pana Przewodniczącego i Pana Dyrektora do tych wszystkich pięknych życzeń, które w Waszym kierunku, drogie Panie, dzisiaj płyną ze wszechmiar, zewsząd, można powiedzieć. Życzymy Wam wielu chwil szczęścia w życiu, w każdej postaci. Wiele momentów takich, kiedy będziecie czuć się wyjątkowo, wyjątkowo. Bądźcie zdrowe, bądźcie szczęśliwe, bądźcie pełne życia, pełne energii, a takie chwile jak dzisiaj, takie wieczory jak dzisiaj z naszymi wspaniałymi artystami, to jest jeden z takich momentów, kiedy mamy nadzieję, czujecie się szczęśliwe. Wszystkiego dobrego dla naszych drogich pań. I dla naszych oczywiście wspaniałych artystów, artystek. Pięknie wyglądacie z tymi kwiatami, pięknie. Słuchajcie, te brawa są, mam nadzieję, pod ten bis, który zaśpiewacie. Bis! Chcemy bis, nasze panie. Bis, bis, bis. Jeszcze ten bis, szkoda, że ten wieczór się będzie kończył, ale ten bis, mam nadzieję, będzie taką kropeczką na D, a potem się spotkamy jeszcze z paniami we foyer. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, chciałem w tym pięknym języku Państwu podziękować. Merci, Madame, Monsieur.